Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach ma oficjalnie nową, wspaniałą siedzibę. Uroczyste otwarcie nowoczesnego lokum znajdującego się na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego nastąpiło w poniedziałek 11 marca. Licznie przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogli podziwiać bogaty program artystyczny, w którym zaprezentowali się uczniowie miejscowej szkoły muzycznej, gimnazjaliści, przedszkolaki oraz seniorzy. Przedstawiona również została prezentacja multimedialna ukazująca historię i teraźniejszość dobczyckiej książnicy. Burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak, otrzymując od dyrektora biblioteki Pawła Piwowarczyka honorową kartę czytelnika numer 1, obiecał nadal wspierać funkcjonowanie placówki. Ja tylko chcę powiedzieć, że przyjmuję to numer 1 jako zobowiązanie nade wszystko finansowe i tak to rozumiem. Trzeba tu jeszcze parę milionów dołożyć. Podczas uroczystości kilka woluminów o tematyce historycznej przekazał dyrektor Proszę Biblioteki bardzo. Jagiellońskiej profesor Zdzisław Pietrzyk, zapewniając, że jest to dopiero początek współpracy obu jednostek. Będziemy przekazywać książki właśnie szczególnie dla dzieci do biblioteki w Dobczycach. Organizatorzy podziękowali również wolontariuszom i innym osobom, bez których przenosiny do nowego gmachu nie mogłyby dojść do skutku. Kulminacją wieczoru był wspólny pochód z auli RCOS-u do biblioteki oraz symboliczne przecięcie wstęgi, a tym samym oficjalne otwarcie podwojów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla wszystkich mieszkańców. Brawo! Dlaczego biblioteka musiała przenieść się ze starego gmachu przy ulicy Kilińskiego do tego nowego obiektu przy ulicy Szkolnej do RCOS-u? Powiem takimi przykładami. Przede wszystkim niepełnosprawna Madzia, która przyjeżdżała pod biblioteki i tam czekała na mamę, która jej wypożyczała książki. Kolejny przykład mamy z dziećmi z wózkami, które zostawiały przed biblioteką i wchodziły same. Poza tym księgozbiór już był w takim stanie ilościowym, że nie mieścił się na półkach. Pokazałem to na zdjęciach, że już układały się konstrukcje niczym wieża Eiffla w stronę sufitu. Poza tym nie było żadnego miejsca do spotkań. Biblioteka jest dzisiaj miejscem spotkania. Jest po domu, po pracy miejscem numer 3, gdzie można przyjść, gdzie można odpocząć bez właściwie żadnych ponoszonych środków finansowych na to. Takie miejsce numer 3, miejsce relaksu dla ludzi. Ten relaks u nas był bardzo ograniczony. W jaki sposób można bezpośrednio do biblioteki się dostać? 10 metrów za nami jest winda. Windą, a potem szerokimi drzwiami można się tam przemieszczać wózkiem inwalidzkim. Wózek z dzieckiem pchany przez mamę spokojnie wjedzie do tej biblioteki. Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach jest dość liczny i zróżnicowany. 25 tysięcy książek obecnie mamy na stanie, w tym dość dużo audiobooków, 327, które cieszą się coraz większą popularnością wśród czytelników. Dobczycka Biblioteka ma w swojej ofercie atrakcje nie tylko dla moli książkowych. Niektórzy się śmieją, gdy mówimy o kawie. Faktycznie będziemy serwować kawę, nie zawsze dosłownie, ale we współpracy również z kawiarnią, która działa na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Będzie można wynieść czasopismo czy książkę do kawiarni, tam zaczytać się i wrócić z powrotem, prawda, niekoniecznie wynosząc jej do domu. W naszej ofercie pomyśleliśmy o młodzieży, strefa dobrych gier, tak to nazwaliśmy. To jest PlayStation, ale w myśl zasady z kim się zadajesz, takim się stajesz. Wierzymy, że przychodząc na PlayStation, młodzież chętnie za jakiś czas sięgnie również po książkę, więc taką drogę też obieramy. Mamy kącik dla dzieci, 20 ekopów, gdzie sobie dzieci będą wygodnie siedziały z książką w ręce, czytały. Mamy czytelnię prasy. Do tej pory prenumerowaliśmy 3 czasopisma.
tej chwili będzie tych czasopism 24. Mamy aż 10 stanowisk komputerowych, do tego sala komputerowa, która będzie mogła być czynna popołudniami od 15. W sumie będziemy dysponować 25 stanowiskami, a na stałe 10. Taką jeszcze jedną ofertą będzie Archiwum Tradycji Lokalnej, cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Będziemy chcieli z pasjonatami historii, z seniorami, z młodzieżą zebrać pocztówki, zdjęcia, nagrywać filmy i umieszczać to w internecie. To jest ciekawa propozycja, żeby ocalić historię. Władze placówki przygotowały także coś specjalnego z myślą o kibicach piłkarskich. Przede wszystkim taka nietypowa atrakcja to Klub Kulturalnego Kibica. My to już rozwinęliśmy rok temu. Są to wyjścia na mecze z dziećmi. Byliśmy już na Lidze Europy, na stadionie Reymonta, byliśmy na treningu reprezentacji Holandii. Kultywujemy kulturalny doping. Co to znaczy? To taki doping, w którym nie ma wulgaryzmów. To taki doping, którym jest radość, jest optymizm, jest taka dziecięca pasja, pozytywna pasja. Zapraszamy na Szkolną 43 do naszego gmachu, na pierwsze piętro. Wejście od strony gimnazjum w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. Wystarczy przyjść, zapis trwa około minuty, nie pobieramy opłat. Za korzystanie z biblioteki, jest to instytucja publiczna, jesteśmy otwarci, jesteśmy pozytywnie nastawieni na czytelnika. Przybywajcie. Jedno jest pewne, biblioteka w Miaszu. To w naszej gminie dziś powie każdy. Jedno jest pewne, dziś powie do każdy, że nasza biblioteka w Miaszu.